Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Tym razem sobie powiemy, jak rozciągać palce. Palce nadgarstki, aparat gry lewej i prawej ręki, aparat gry na gitarze, po prostu tak to się nazywa. Zaczniemy od tego, że rozciąganie polega przede wszystkim na tym, żebyśmy dzięki niemu mogli uzyskać większy zasięg dłoni, większą mobilność palców dłoni, lepszy kontakt z gryfem, prawda? Że możemy bardziej się wychylić, bardziej łatwiej złapać coś, prawda? Więc po to są te wszystkie ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, uwaga, pierwsze ćwiczenie to jest takie, że pociągamy po prostu, naciągamy palce lewej ręki w drugą stronę niż zwykle. Nie jak przy chwytaniu, tylko w drugą stronę, jakbyśmy przy odszerzaniu, wyprostowywaniu palców. Po prostu parę razy. Ze cztery razy sobie tak ponaciągać. Złapię sobie, ja robię to zawsze palcem tym wskazującym prawej ręki. Parę razy, tak ze cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Następny palec środkowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Serdeczny. Raz, dwa, trzy, cztery. I mały. Raz, dwa, trzy, cztery. Kciuka sobie możemy darować. Oczywiście tak mamy robić, żeby nie urwać sobie palców, żeby nie przesadzać z tym. Ale w każdym razie czuć na pewno czujesz, że jak naciągasz ten palec, tak, to tutaj czuć, że coś tu się odzywa, ścięgno. Ścięgno tam jest i ono, jeżeli się odzywa, to znaczy, że no, faktycznie jest nieporozciągane. Wiadomo, możemy zrobić tak, że złamać go, pociągnąć i wtedy będzie się odzywać cała ręka. Ale chodzi o to, żeby to właśnie tak parę razy delikatnie ponaciskać. To było pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest takie, że rozszerzamy, znowu darujemy sobie kciuk. Rozszerzamy sobie po prostu odległości między trzecim, czwartym palcem, drugim, trzecim, pierwszym, drugim. Czyli po prostu to robię, ja robię to w ten sposób, że prawą rękę jakby wkładam pomiędzy te palce, wybrane palce i parę razy też tak naciskam, żeby się po prostu rozszerzyły, prawda, żeby było szerzej, tak się zrobiło. Raz, dwa, trzy, cztery. Między drugi, trzeci palec. Raz, dwa, trzy, cztery. Między trzeci i czwarty palec. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ok. Może być oczywiście więcej razy, jak najbardziej to jest wskazane. Teraz następne ćwiczenie, uwaga, to jest takie, że przechodzimy z palców do nadgarstka. Tutaj pracują, czy ćwiczenie wykonują obie ręce. I to jest takie ćwiczenie, że robimy kółka po obwodzie. Jeżeli tutaj miałbym oś wsadzić, oś ręki, to po prostu wokół tej osi, po obwodzie jakby tej osi robimy kółka. Ona, słuchajcie, jak się kręci, że słychać, że się... Słychać, że chodzą, że po prostu, że to działa. Prawda? Czyli to jest tak, że robimy, uwaga, 10 obrotów. Tutaj akurat wspólny, prawda? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tylko tutaj chodzi o to, żebyśmy zrobili jakby je jak najmocniej, żeby jak ten nadgarstek, żeby jak najmocniej ciągnął tutaj rękę naokoło. Bo na przykład tutaj teraz, jak naciągam w tą stronę, to czuć, że tutaj to chodzi. To czuć, jak zrobię w tą stronę. O, jakoś tu, to wszystkie te elementy nadgarstka, te ścięgna, te chrząstki, te rzeczy się ruszają, te elementy ciała. Czy elementy stawu. Czyli 10 razy w jedno, 10 razy w drugą. Ok, wspaniale. Kolejne ćwiczenie to jest takie, że po prostu ćwiczymy lewą rękę, łapiemy prawą tu za nadgarstek i robimy tak samo te kółka. Też po 10 kółek i też próbujemy się aby tak siłować. Nie, że sobie lekko złapię sobie tutaj miziam. Nie, chodzi o to, że łapię dość mocno i próbuję właśnie jakby po obwodzie też zrobić te kółka 10 w jedną, 10 w drugą. Tu już zupełnie też inaczej ręka chodzi, bo tu już my ją usztywniamy i ona ma większy wysiłek do pokonania. Tak samo tutaj robimy. Też tu łapiemy. Aż słychać po prostu, jak te elementy tutaj stukają. Czyli 10 kółek w jedną, 10 w drugą, trzymając tak. 10 kółek w jedną, 10 w drugą. Także z tymi ćwiczeniami przygotowany, drogi mój oglądający, przybywaj na następne filmy, tylko nie zapominaj dać łapki w górę, subskrypcji kanału, no i oczywiście zapraszam Cię do następnej lekcji. Na razie, cześć!